Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Przychodzę z taką małą zapowiedzią. Mianowicie będzie seria zapoznawania się z różnymi, może i mniej, bądź szerzej znanymi markami niszowymi. Taka seria Wpadnij i zobacz. Niezwykle krótki przegląd pewnej danej w danym momencie marki niszowej. Tu chodzi o takie bardzo ogólne, oględne rozeznanie, bez wchodzenia w jakieś szczegóły, taki przegląd na przykład asortymentu danej marki, czy to w perfumerii internetowej, czy to z wykorzystaniem fragrantiki perfumowej, w sensie strony perfumowej, żeby po prostu przejrzeć listę zapachów i pokrótce każdemu powiedzieć, czego w danej marce można się spodziewać, co w moim odczuciu jest szczególnie warte uwagi, bądź szczególnie rozczarowujące. Co dla kogo, jakiego typu motywy są poruszone. Także taki bardzo krótki, zwykle powiedzmy do 5 minut przegląd marek. Na pewno będzie taki, jeżeli chodzi o marki z Mousse & Bar. Marka, w zasadzie wszystkie tak przejdziemy, ale chodzi głównie o takie marki, które mają tych zapachów trochę. Żeby trochę jakby mieć oględne rozeznanie w markach takich dosyć mnogich, dosyć licznych. Chodzi o takie marki jak Liquid Imaginaries, jak dostępność nowych zapachów Fuegia. Mówię nowych, ponieważ te wcześniejsze bywały w Galilu, później marka zniknęła z Polski, pojawiła się na nowo w tych nowych zapachach, nowych flakonach. Nowe też wersje, jeżeli chodzi o Fuegia, argentyńska marka niszowa. BDK, Dezu. To jeżeli chodzi na przykład o marki z Mousse & Bar. Jeżeli chodzi o marki z House of Merlot, to na przykład Feel & Feel. Marki takie, które są House of Merlot Imaginary Authors, marki z House of Merlot, co tam jeszcze jest na wyłączność? Nie wiem, czy Gritty w tym momencie nie jest tam na wyłączność. Jak mówię, chodzi o marki, które są licznie reprezentowane. O, nowa marka, Casa de Coca. Dostałam próbki, także zrobimy może taki też mini przegląd, albo takie właśnie ogólne rozeznanie w marce, pierwsze wrażeniowe. Ale tam są 3 zapachy, także może niekoniecznie pod kątem tej serii. O, z marek na wyłączność w House of Merlot, ogólny przegląd. Essential Parfum, ale to też jest w Galilu. Oraz, co tam jeszcze jest z takich marek na wyłączność? Wiem, że Feel & Feel. Właśnie marka Noe. I tak się zastanawiam, co jeszcze. Z Lulua, wydaje mi się, że tam jest na wyłączność Moth and Rabbit. O tej marce chcę powiedzieć. Jeden zapach, w zasadzie dwa szczególnie mnie zaintrygowały. Oraz z Lula na wyłączność może o Pineward, Peki, turecka marka niszowa. W Mousse & Bar była na wyłączność marka Clonkin. Żałuję, że wówczas nie zrobiłam takiego krótkiego omówienia. Liquid Imaginaries chyba jeszcze jest Dragon Tent Fly, ale nie wiem, czy taki sam asortyment. O Mendito Rosa a propos Mousse & Bar, chociaż też wiem, że bywało, nie wiem, czy teraz są Moncredo. Także zapraszam serdecznie na takie mini przeglądy marki. Chodzi o marki niszowe, marki mniej znane, ponieważ dostępność do marek mainstreamowych jest dużo łatwiejsza. Także raczej każdy tam coś może łatwo sprawdzić, kojarzyć z danej marki mainstreamowej. To zróbmy w takim razie perfumowe. Kto pierwszy, ten lepszy. Może 3. Mianowicie 3 pierwsze osoby, które wskażą jakąś markę, która Was szczególnie interesuje, jeżeli chodzi o marki niszowe, takiego mini przeglądu, to te zostaną w pierwszej kolejności zrealizowane. Mogłabym w sumie dać listę tych marek. Część już wymieniłam w tym filmiku, ale generalnie można zaproponować jakąś dowolną, chociaż oczywiście taką markę, do którą jestem w stanie omówić, bo nie mówię, że każdą jestem w stanie omówić. Spore mam rozeznanie, jeżeli chodzi o marki dostępne właśnie Mousse & Bar, House of Merlot, tylko że są te serie właśnie z House of Merlot w tle, z Mousse & Bar w tle. Dużo z tych filmików, te playlisty można sobie przejrzeć. Z Lulua też, ale mniej. Natomiast jeżeli chodzi o perfumerię Moncredo, Dragonfly, już moje rozeznanie jest mniejsze. Z Quality Galilu też się w pewnym momencie zatrzymałam, dużo bliżej mi do Mousse & Bar i House of Merlot. Mówię tak pod różnym kątem, że tak powiem. Niektóre marki akurat nie są na wyłączność, bo takie Imaginary Authors mamy House of Merlot i Lulua.
nie wiem, Liquid Imagines, mówię, są w Musen Bar, są też, wiem, że niektóre, nie wiem czy wszystkie, ale właśnie w Dragonfly pamiętam. Wiem, że te takie trzy nowe, te takie wokół nadmorskości i tak dalej, one nie są chyba dostępne w Musen Bar, a chyba już są dostępne w Dragon and Fly, chyba że będą w Musen Barze, nie wiem. O, Durga, a propos Musen Bar, to mi się przypomniało. O Mark Antoine Barua już generalnie było, ale to będzie nowa seria, więc może nawet te marki, które już generalnie były, może trochę wrócą w trochę inne odsłonie, takie właśnie mini przeglądziki, takie kompendium, takie po prostu, no, taki totalny resumen, żeby właśnie to wszystko tak wysłupać, te wszystkie informacje i żeby ktoś, kto daną marką jest zainteresowany, po obejrzeniu tego powiedzmy do 5 minut, od 3 do 5 minut filmiku, właśnie miał już takie ogólne rozeznanie, na przykład które zapachy pod swoim kątem sprawdzić, bo pod kątem ulubionych nut i tak dalej. Czy też na przykład, żeby tego zapachu raczej nie sprawdzać, bo jest jakiś motyw, którego nie lubimy, bądź też parametry niezadowalające, bądź też coś odrzucającego, także to może być fajne. Sarah Baker może jeszcze, o, z takich marek. El Ateliero, Parfum de Empire, jeszcze mogę zaproponować, Kinetic, oraz Salprive, nie dobrze wymawiam, Savoir, czeska marka niszowa, Linda, z której właśnie Lavender Wool, chodzi o Parfum de Odeitali, na przykład z Galilu. Tak patrzę po prostu pod kątem marek, gdzie faktycznie moje rozeznanie jest duże. W momencie, kiedy marka ma na przykład 8 zapachów, czy 10, czy 12, a ja praktycznie wszystko znam, jestem w stanie takiego kompendium, że tak powiem, dokonać. Jeżeli marka ma, nie wiem, 20, ja znam na przykład, nie wiem, 7, to nie do końca, że tak powiem, uważam za sensowne robienie czegoś takiego. Akurat właśnie, jeżeli chodzi o asortyment, Musen Bar House of Merlot ma mocno przejrzane, że tak powiem. Także tutaj jest jakby najprościej robić tak, że można w ramach tego 3 razy, kto pierwszy, ten lepszy perfumowy, po prostu przejrzeć asortyment Musen Bar i House of Merlot i wybrać którąś z tamtych marek. Może weźmy pod uwagę jeszcze coś takiego, że zastrzegam sobie, ewentualnie ktoś będzie tą jedną z trzech pierwszych osób, że wybierze taką markę, gdzie nie czuje się na siłach, przynajmniej póki co, to najwyżej dam znać, żeby ta osoba sobie wybrała inną. Zobaczymy, jak to będzie wybierane. Etalip do rąż może być z takich marek, niekoniecznie powiązane z jakąś perfumerią, Penhaligon z L'Artisan, ale o L'Artisan jest osobna seria, odnośnie Comme des Garçons też, odnośnie Zoologist też, także myślę, że tutaj jakby nie do końca ma sens takie mini podsumowanie. Ale właśnie z Etalip do rąż może ewentualnie tak, z Penhaligon też, może z Parfumeria Generale ewentualnie. JMP, czyli zapachy głupa pietrynki, polski twórca niszowy. To chyba tyle. A w ogóle dostałam informację od Grzegorza Dzierżęgi, to jest polski twórca niszowy, że założył kanał perfumowy, spróbuję tutaj podlinkować, może w opisie, właśnie gdzie planuje między innymi o swoich zapachach, o swoich dziełach, może też o swoich planach, także o tej swojej drodze perfumowej, także czy się zapraszam serdecznie. Przypomnę, jest to twórca 14 zapachu, jeżeli chodzi o te konkursowe, czyli numeru 14, czyli wcześniejszego Babyla, to późniejsze Crema de Venecia, również porzeczki, którą opowiadałam, wiśni, którą opowiadałam, różnych kaw, ostatnio opowiadałam też właśnie o kawach, ma też zapachy pod kątem serii zwierzątkowej Oryxa, a i też ten X w zasadzie miałbyś pod serię zwierzątkową, później nazwany jako Café Tierra Verde, czyli na zasadzie jakby zielonej kawy, takiego zielonego ujęcia, oraz też opowiadałam o zapachu z irysem, oraz cudowne kadzidło Desert Caravan, o gardeniu opowiadałam, z gruszką, z gruszce, z gardenią, takim dosyć nietypowym zapachu pod tym kątem, że przeważnie gardenia potrafi zdominować zapach, tam ta gruszka mocno była zaznaczona i gardenia nadawała takiej kremowości, takiego tła, a niekoniecznie zdominowywała. Także to tyle. Jeżeli chodzi o polskich twórców niszowych, którzy wiem, że jakieś tam materiały też stawiają na YouTubie, to na przykład Parfum Craft, czyli autor cudownego zielonego borówca, Vetiver Noir, o którym opowiadałam, jak również tej wersji takiej, która nam się składa takim wytrawnym, goryczkowym, grafitowo-barberowym vetiverem, czyli wersja Parfum Craft odnośnie Blade Runner, projektu Blade Runner, ponieważ drugą wersję tworzyła Kasia Połom, autorka gumisiowo-konkursowego. Zresztą
jak ktoś niezorientowany w temacie tego konkursu, to w ramach serii Patriotyzm Perfumowy jest sporo tam filmików właśnie z tego konkursu, mówienie poszczególnych zapachów 14 w ramach owego konkursu. Na razie wiem, że nie będzie nowego konkursu, ale twórcy z tego konkursu zostali zaproszeni przez Daniela do udziału w projekcie właśnie dla Ukrainy. Czyli rozumiem, że będą tworzone zapachy właśnie z przeznaczeniem finansowym dla Ukrainy. Kasia, wiem, że też w takim projekcie uczestniczyła, ten zapach będę dopiero odbierała, właśnie Różowa Pantera. Kasia to też jest autorka cudownego zielonego Magnor. Jeżeli chodzi jeszcze o Vetiver Craft, Parfum Craft, to... No, bo tworzyliśmy ten taki projekt, w sensie ja tam sprawdzałam, to był taki powiedzmy udział w projekcie Siberia w ramach serii Rusjan, teraz pod tym kątem pewnie to zostało też wstrzymane. Chodziło o taki właśnie zapach syberyjskiej przyrody. Ja bym tego nawet pod kątem aktualnie sobie nie skreślała, natomiast tam były właśnie już takie próby, już miałam otrzymaną wersję light, dark oraz główny motyw, także tam już różne rzeczy się tam działy. Wiem, że Parfum Craft pracował nad tym, ale to jeszcze było tam do dopracowania. Ja tam też sprawdzałam w międzyczasie, także o tym już też były jakieś tam relacje. Natomiast to jeszcze było takie, że tak powiem, w trakcie działania, w trakcie roboty. No nic, kończę, bo za długo się rozgadałam, ręka mi już odpada, także dziękuję za uwagę, pozdrawiam i 3 osoby zapraszam. 4. osoba też może wstawić informacje. Dobrze, może 3-4 osoby, o.